Nie jem, dzień 17. To jest moje już w tym roku trzecie niejedzenie. Tak sobie policzyłem. Pierwszy raz chyba było 35 dni, drugi chyba 21 dni. No i teraz jest 17 dni, no to za chwilę będzie tych dni 60. No za chwilę niedługo się może zbliża, będzie tych dni jakieś 90, czyli jakieś 3 miesiące, czyli można powiedzieć, że 9 miesięcy w tym roku jadłem, a 3 miesiące nie jadłem. To tak mniej więcej się składa w te cyfrki. Ale po co ja to mówię? Nie mówię po to, żeby tam było ile cyfr, tylko chciałem powiedzieć Wam, że za każdym razem mam inne myśle i inne przekonania. I dzisiaj chciałem Wam się podzielić taką myślą z wczoraj, która mi się gdzieś tam narodziła. To jest coś takiego, mam takie myślenie, że ja to często powtarzam, ale ja często rzeczy powtarzam, a kiedy one mi się potem zaczynają umocować, to jakiś czas mija. No ja mówię coś takiego, że problem nie istnieje, ja go nie rozważam. Kiedyś mówią, jak może problem przestać istnieć, jak go nie rozważam. Dzisiaj to tak dokładnie w to wierzę i tak to stosuję. No to teraz sobie pomyślałem, a propos jadąc wczoraj samochodem, że ja dzisiaj coraz rzadziej myślę o jedzeniu. Tak, jak nie myślę o jedzeniu, to po prostu nie chce mi się jeść. No ale można by powiedzieć, że no są czynniki zewnętrzne, tak zwane zdarzenia aktywujące, to jest, że widzę to jedzenie, dwa, że przecież moje ciało powinno wołać to jedzenie. No to teraz tak, czynniki zdarzenia aktywujące, czyli te czynniki, że to jedzenie jest, to oczywiście to występuje, bo to musi występować. No ale czy one na mnie działają? No one dzisiaj na mnie nie działają. No, w bardzo banalnie prosty sposób powiem. No to jest tak, ja porównam to do swojej gdzieś tam choroby alkoholowej, bo przecież niektórzy z Was wiedzą, że byłem alkoholikiem i no to tak samo jak przestałem pić alkohol, no to przecież alkohol nie przestał istnieć. No i czy jak widziałem alkohol, chciało mi się chlać, czy byłem na jakichś urodzinach, czy byłem na grillu i tak dalej, i tak dalej. Na początku jak najbardziej, bo miałem nawyk najzwyczajniej w świecie picia alkoholu w różnych sytuacjach. Jeśli robię to już po raz któryś, dokładnie gdzieś tam trzeci raz w tym roku, to gdyby te nawyki mi też gdzieś tam spadają, a ktoś powie, no co za buja spierdolenie, jak możesz porównać jedzenie do alkoholu? No dzisiaj ja mogę porównać, bo to dla mnie dzisiaj jest dokładnie ten sam gdzieś tam mechanizm działania. Ale ktoś powie, no przecież alkohol ci szkodzi, a przecież jedzenie to tam... Ja nie wiem, Wam powiem szczerze, ja się dzisiaj czuję bardzo świetnie i ja nie czuję, że żebym sobie robił krzywdę, no to tak wracając do tych wszystkich tematów, ale nie chcę już dzisiaj tego wałkować, bo nie o tym dzisiaj mówię. I rzeczywiście jak ja dzisiaj... W ciągu dnia bardzo rzadko myślę o jedzeniu, praktycznie w ogóle nie myślę o jedzeniu, to jest tak jak na przykład nakręcam ten film, jeśli nie wiem, komuś podaję jedzenie, to nawet, ja już nie myślę, podaję jedzenie i po prostu ono dla mnie nie istnieje. Jest jeszcze takie mocne zdarzenie, kto mówiąc, jak ja robię to jedzenie przytulkowi, no to rzeczywiście wtedy ono gdzieś istnieje. No i tak jest, tak dzisiaj dokładnie ja żyję, że jeśli jest jakiś problem, to jeśli będę się nim zajmował, no to będę tkwił w problemie. Jeśli nie mogę go rozwiązać, no to znaczy się, że to nie jest problem, bo problem z natury ma, z samej nazwy, problem musi mieć rozwiązanie. Jeśli ja go nie mogę rozwiązywać, no to mi będzie po prostu na najwyższym świecie potrzebny tylko do tego, żebym czuł cały czas, że mam problem. No i wtedy ulubiona dysfunkcja, czuję się źle ze sobą, strata tata i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest z tym jedzeniem, no bo jeszcze ciągle myślę o jedzeniu i ciągle sobie go nie daję, to jak ja mogę czerpać przyjemność z tego niejedzenia? Nie mogę czerpać przyjemności z tego niejedzenia, gdyż będę się cały czas po prostu katował. Najzwyczajniej. Czy ty macie rację, że wtedy robiłbym sobie krzywdę, no ale dzisiaj tak nie mam po prostu najzwyczajniej w świecie. To jest bardzo fajna technika. Spróbujcie zobaczyć, czy jesteście w stanie odpuścić, zrezygnować, przestać się zajmować problemami, na które na przykład nie macie w ogóle wpływu. Zobaczcie, ile razy zajmujemy się problemami, na które nie mamy wpływu, a ciągle chcemy grzebać, naprawiać, coś tam robić i tak dalej. Ja robiłem to całe życie, powiem Wam szczerze. Raz, że byłem zmęczony, a dwa i tak gówno z tego, za przeproszeniem, był. No tylko, że dlaczego tak robiłem? No bo to była jedyna tak zwana relacja, którą ja potrafiłem. No to, że była to relacja z innymi ludźmi, bo miałem o czym porozmawiać, jakieś problemy, ale przede wszystkim to była jedyna znana mi relacja ze samym sobą. Bo ja po prostu najzwyczajniej w świecie potrafiłem tylko mieć zajęcia. Moim zajęciem było cały czas tkwienie w jakimś problemie, w jakimś coś do rozwiązania i tak dalej. Nie chcę mi się dzisiaj, jestem za leniwy. Czyli cały dzień jest mgła, praktycznie nic nie widać. Czyli reszta świata nie istnieje. Kocham Was, ludziska.
Życzę Wam dobrych myśli i nie tkwienie w problemów, bo to nie ma żadnego sensu według mnie dzisiaj. Tutaj tak się samo rozwiązuje. Cześć.